Witam serdecznie. A co to ja dla Was dzisiaj mam? Otóż mam dla Was pewne specjalne piwo. A mianowicie jest to nowy komes porter bałtycki Bourbon Oak. Leżakowany z płatkami dębowymi z beczek po Bourbonie. Wydawało się, że na to piwo jest dość spory hype, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja przynajmniej u siebie w mieście dostałem je bez problemu i jeszcze. Sporo ich zalegało na półkach także nie wiem, czy rzeczywiście tak się ludzie do żabki rzucili, nie wiem jak to jest u was. U mnie no to wiadomo, jest troszeczkę taki zaścianek Polska B także. No... Adrian, welcome to our room. Nice to meet you. Please take a seat wherever you like. Marek, what is? Takiego hype'u na te krafty nie ma. Także być może w innych miastach rzeczywiście. Kolejki pod żabką były, natomiast ja tak jak mówię, kupiłem to piwo bez problemu. Kupiłem na razie dwie sztuki. Jedną chcę dzisiaj przetestować. Jako że zbliża się Baltic Porter day, no to będziecie mieli odcinek z komesem w ten dzień, bo kręcę go dwa dni przed. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda, ekran. Ponieważ nie wiem, czy w Baltic Porter Day będę miał e, możliwość nakręcenia odcinka, także kręcę go na zaś, a pewnie ukaże się w stosownym terminie. Także wracając już do tego Komesa, e, kosztował 6,99. E, no, powiem Wam, że taka. Dosyć cebula dili jak na takie piwo, tak mi się wydaje, nie jest to złacena, Bączek 330 ml oczywiście. Ekstrakt 21, alkohol 9. Także tak to wygląda. Jeszcze sprawdzę tutaj skład. Ale tak szczerze mówiąc nie ma tutaj w tym składzie nic ciekawego. Składniki woda, słód jęczmienny, pilzneński i palony. Ekstrakt słodowy, jęczmienny, chmiel, odmian goryczkowych, drożdże. Także nie dowiedzieliśmy się, jakich miele. No dobra, zobaczymy, jak to piwo smakuje. Data ważności 4 grudzień 2024. No i niedługo okaże się, czy kupić więcej niż dwie sztuki. Czy jednak dobrze, że zostawiłem sobie należak tylko jedną. Otwieramy, syknęło, ale się nie podniosło. Kapsel czarny golas, oczywiście. No i przelewamy do szkiełka. Na razie tyle wystarczy. Nie będę szalał, bo jeszcze dzisiaj dla Was nagrywam niemieckie piwa. Także nie ma co tutaj szaleć. No i patrzymy. Barwa, no powiedziałbym, że taki brąz, nawet wręcz miedziana. Piwo jest dość klarowne, muszę powiedzieć. Są jak najbardziej prześwity. Jakieś takie powiem szczerze, że jak na porter, troszeczkę moim zdaniem za jasne. No ale, ale dobra. Piana lekko beżowa, głównie drobno i grubo-pęcherzykowa, właściwie praktycznie jej nie ma. Także wąchamy. Czekolada, kakao. Taka minimalna kawa gdzieś w tle, aromat, powiem szczerze, jest dosyć słaby i dosyć nikły. Minimalne takie nuty drzewne, może minimalna wanilia, ale ta wanilia jest naprawdę na takim poziomie autosugestii. I trzeba się naprawdę dobrze wąchać, żeby ją wyczuć. Chociaż muszę powiedzieć, że teraz troszeczkę jednak się rozkręca, ale. Nie jest moim zdaniem ona taka jednoznaczna. Ja na przykład bardzo lubię wanilię, bardzo jestem wyczulony na ten aromat, więc troszeczkę ją czuję. Natomiast jeżeli ktoś nie jest wyczulony na ten aromat, tak jak ja na przykład nie jestem wyczulony na karmel, to nie wiem, czy ją tutaj wyczuję. Trudno powiedzieć, natomiast jest generalnie dość słabo wyczuwalna. Paloności praktycznie brak jest właśnie tak dość słodko czekoladowo lekka taka kawa, ale nie palona, bardziej bym powiedział taka, no może zbożowa bardziej. No i tak jak mówię lekkie nuty drzewne i y, oczywiście wanilia, ale myślałem szczerze mówiąc, że aromat będzie troszeczkę intensywniejszy. No nic, wasze zdrowie. No muszę wam powiedzieć, że w smaku jest już troszeczkę lepiej. E, powiem Wam, że jest tak troszeczkę pustawo jak na porter, natomiast mm, już tutaj kawa wychodzi na pierwszy plan. Jest taka właśnie, może minimalnie palona, ale to jest taka minimalna paloność. E, czekolada i kakao, jeżeli chodzi właśnie o te płatki po bourbonie, to powiem szczerze, że oprócz takiej może minimalnej taniczności na języku, to tutaj nic zupełnie mi się praktycznie nie kojarzy z płatkami po Bourbonie. Wanilia. Trzeba naprawdę bardzo bardzo chcieć się jej doszukać, żeby ją wyczuć. Nuty drzewne. No, powiedziałbym, że też to jest sprawa dyskusyjna, ponieważ właściwie na pierwszym planie jest tutaj taka kawa, dosyć smaczna kawa, lekko palona. Później w tle gorzka czekolada wymieszana z kakao, tak bym powiedział, w równych proporcjach. Także goryczka, no, ciutka jest na takim poziomie niskim, raczej bym powiedział. Taka kawowa zostaje troszeczkę na języku. Piwo grzeje w przełyk, alkociut wyczuwalne, natomiast nie można też powiedzieć, żeby było jakieś nachalne, także myślę, że tutaj na takim rozsądnym, akceptowalnym poziomie. No i tak jak mówię, jest duże wrażenie wodnistości w tym piwie. Taka kawa niby spoko, ale jest ona taka właśnie troszeczkę rozwodniona czekolada no dość mocno w tle i kakao tak samo dość słabo wyczuwalne e, także powiem tak no za 6,99 jak na takie piwo i taki voltaż ujdzie ale szczerze mówiąc tak ogólnie to e, szału nie ma myślałem rzeczywiście że gdzieś te tutaj płatki e, coś wniosą w smaku jakąś wanilię może właśnie jakąś taką drzewność natomiast no Smaku już tutaj zupełnie nic nie czuję i gdybym pił to piwo, powiedziałbym, że jest to jakiś właśnie taki porter, bardziej właśnie z dodatkiem kawy, jeszcze dodatkowej, niż z jakimiś płatkami dębowymi, albo właśnie też może troszeczkę przychylałbym się do stałta, no chociaż, chociaż jednak to piwo jest bardziej porterowe niż stałtowe, także... Myślę, że raczej bym tutaj nie przestrzelił. Aczkolwiek trudno jest tak naprawdę powiedzieć, kiedy wie się co się pije i e, doszukuje się pewnych cech porteru w tym piwie. Natomiast, jakby to było w ciemno, trudno powiedzieć. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest spora szansa, że jednak bym trafił, że to jest porter. Także ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, no szczerze mówiąc, jest tutaj słabo. Leżakować też raczej chyba nie ma co, bo nic tutaj już w tym piwie się lepszego chyba nie zadzieje z czasem. No także tak o, za 6,99 można kupić, spróbować. Ja bym już do tego piwa raczej nie wrócił, także dopiję tę drugą butelkę. Jest generalnie słabo, także lekko mówiąc szału nie ma. No tragedii też nie, ale moim zdaniem to jest takie piwo... Nie za bardzo warte uwagi, po prostu nie ma w nim nic, co by tutaj jakoś mnie na plus zaskoczyło, jakkolwiek, powiem szczerze. Także, tak o, To już pozostawiam wam, czy chcecie spróbować tego piwa, czy nie.